Panie Marszałku, Wysoka Izba. Panie Ministrze, ja mam pytanie właśnie dotyczące kosztów. Czy Państwo dla tej Izby Skarbowej z Poznania mają zamiar przeznaczyć jakieś większe pieniądze na zwiększenie etatów, bo na pewno jakieś będzie większa liczba prowadzonych spraw. I szczególnie tutaj chodzi także o kwestię tych tłumaczeń, jak to Państwo uważają, czy będą dodatkowo osoby tłumacze zatrudnieni, czy jak ma to tutaj wyglądać i jeszcze zabezpieczenie, jakie Państwo zamierzają wprowadzić właśnie kwestie tajemnic różnych handlowych i dotyczących także i firm, czy te polskie firmy będą szczególnie zabezpieczone. A także korzystając z okazji chciałem zapytać o stan prac i działań w ministerstwie. Chodzi mi o wyłudzanie właśnie podatku VAT, o te karuzele słynne. Jak Państwo tutaj problem też zamierzają właśnie rozwiązać i jakie prace po stronie rządowej dzisiaj trwają, żeby jednak do tych wyłudzeń, czytamy ciągle w prasie dane, poznajemy, że Państwo traci de facto miliardy i czy coś w tym kierunku się robi, żeby tego dalej nie było. Z jednej strony mówi się o tym, że dziura budżetowa coraz większa, a tam, gdzie te realne pieniądze są wyłudzane, no to Państwo jednak powinniście podjąć jakieś działania. Jak tutaj ta sprawa wygląda od strony właśnie rządowej?